Michał, wielkie gratulacje, piękny jubileusz. Jak się czułeś na scenie? Super. Jestem trochę zmęczony, ale muszę powiedzieć, że warto było. No, zresztą widziałeś końcówkę. No, to jest naprawdę, wiesz, zacne, że ktoś po tylu latach jestestwa na scenie dostaje jeszcze taką publiczność. Ale biorę pod uwagę, że wychowali się razem ze mną. Chociaż było też bardzo wielu młodych ludzi. Fajnie, naprawdę fajnie. Bardzo dziękuję za każdą pomoc okazaną. Przy tym, że ten jubileusz w ogóle mógł się odbyć. Fajnie. Było wiele ważnych punktów. Czekaj, poudaję trochę, że mam energii. A, dobra, okej. To czas na pytanie. Było wiele ważnych momentów, a który był dla ciebie najbardziej wzruszający podczas tego występu? No przede wszystkim dwa momenty były najbardziej wzruszające, czyli moja córka i mój syn. Dlatego, że to są dla mnie najważniejsze rzeczy na świecie. Ja wiem, że, proszę Państwa, bardzo często traktowany jest Michał Wiśniewski jako bawidamek, taki facet, który ma piątą żonę. No troszeczkę nie na własne życzenie, więc strasznie się cieszę, że miałem bardzo fantastyczne kobiety w swoim życiu, a dwie z nich dały mi wspaniałe dzieci. No i oczywiście Pola i Falko. Miejmy nadzieję, ja sobie tego życzę, Państwo też mi tego życzcie, żeby wytrwała z tym trudnym człowiekiem. Jubileusz to idealny moment, żeby sobie powspominać, więc pierwsza wspominka. Dlaczego zespół został zawieszony w 2014 roku? W Sylwestra dokładnie. Ojejku, pierwszy raz był zawieszony w 2004 roku, głównie dlatego, że tak sobie wymyśliła Kasia Kanclerz. W 2014 roku nikt nie chciał z nami śpiewać, nie było dziewczyny, więc znaleźliśmy summa summarum Agatę Buczkowską, bo różne perypetie były i Janet Wick, cudowna zresztą, piękna Norweszka polskiego pochodzenia. Później była Justyna Panfilewicz, na bardzo, bardzo krótko, nikt nie chciał tak naprawdę z nami zostać. A dlaczego nie chcieli zostać? I później Marta Milan. Marta Milan była fantastyczną dziewczyną, tylko miała bardzo daleka, bo przyjeżdżała na koncerty do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo miło ją wspominam i mam nadzieję, że nieraz się jeszcze zobaczymy. No i później na samym końcu Agata Buczkowska, która też zakończyła tę współpracę raczej niefajnie. No i pojechaliśmy na program Jaka to Melodia i zaprosiliśmy Anię, żeby z nami zaśpiewała. I ja myślę, że ten skład zespołu już się nie zmieni. Miejmy nadzieję, bo z kobietami... Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. A dlaczego nie chciały śpiewać? Dlaczego się wycofywały z tej współpracy? Co się działo? Nie wiem, złe warunki były, czy byłeś złym szefem, czy jak? Znaczy dobra, jak myślisz? Posłuchajcie, ja myślę, że każdy człowiek, który coś kreuje, nieważne, czy to będzie firma, czy to będzie zespół, czy cokolwiek, bierze całą odpowiedzialność za to, co robi. Ja biorę tą odpowiedzialność, ale też generalnie staram się trzymać to wszystko w ryzach. Dlatego wszyscy mówią, że ja rządzę. No nie, ja decyduję. No. Nie ma demokracji. Bo w demokracji jest tak, że mniejszość rządzi większością. A u nas muszą te decyzje zapadać. Ja się strasznie cieszę, naprawdę się cieszę, że ja przede wszystkim z Jackiem wytrzymałem tyle czasu. Bo to jest szorstka przyjaźń, ale no nie oddałbym go za nic na świecie, bo jest po prostu porządnym człowiekiem, no, który zrobił bardzo dużo dobrego w swoim życiu. Nie było cię jeszcze w internecie, ale Dominika Tajner na swoim Instagramie powiedziała, że jest jej smutno, że jej nie zaprosiłeś. Że ona 6 lat zajmowała się zespołem i jej tu nie ma. Nawet na publiczność jej nie zaprosiliście. Wiesz co? Co o tym sądzisz? Ja muszę powiedzieć przede wszystkim tak. Dziwnie to zabrzmi, ale jest bardzo niewdzięczną rolą, zapraszanie byłych żon na swój jubileusz. Dominika, ja mam nadzieję, że bierzesz to pod uwagę, kiedy śpiewasz piosenkę dla swojej żony. To jest mega niefajne. Dla mnie najważniejszym jest samopoczucie Poli i mam nadzieję, że czuła się dobrze. Zresztą wynika z tego, że czuła się dobrze. Ja z Dominiką mogę się w każdej chwili zobaczyć i ona o tym bardzo dobrze wie, więc myślę, że każda oprócz Magdy, że mogę się spotkać w każdej chwili. No dobra, to przeskakujemy do kolejnych tematów, bo mało czasu mamy. Michał, 1 sierpnia Eti świętowała Światowy Dzień Dziewczyny. Jak ty na to zareagowałeś? Bo to było szeroko opisywane w mediach. Okej, to należałoby zapytać Eti, ale tak naprawdę nie mnie o tym mówić, ale zaśpiewaliśmy dzisiaj piosenkę o wolności, szeroko pojętej, więc
nie wyciągniesz ze mnie żadnych informacji. Ale ja nie chcę wyciągać, ale chcę poznać, wiesz, reakcję twoją, nie? Myślę, że moja córka jest bardzo inteligentna, wie czego chce i na pewno przed nią milion błędów, które popełni. Ale to nie jest moją rolą, żeby jej mówić, co ma robić, tylko przede wszystkim, żeby ją ratować, kiedy będzie taka potrzeba. Oby takiej potrzeby nie było. A czy uważasz, że to, że ona wrzuciła zdjęcie, było błędem? Bo trochę ludzie się na nią rzucili, wiesz, nawet tu byli dziennikarze, którzy zadawali jej takie bardzo bezpośrednie pytanie. Że wiesz, że trochę rzuciła się na pożarcie? Bo ona jest dość wrażliwa, nie? Ja z wami rozmawiałem ona i to jest Wiśniewska, ona musi być wrażliwa. Tylko, że my zakładamy maskę na zewnątrz. To jest tylko taka różnica. Myślę, że jak większość kobiet, które udaje bardzo silne, a w rzeczywistości są kruche, bo kierują się emocjami. Mam nadzieję, że panie mi to wybaczą, co powiem. Ale to jest normalne, a czasami jest i taki facet, jeden, drugi i piąty, który płacze. Płaczesz trochę? No płaczę czasem. No. Nie wstydzę. Ja też nie. Ostatnie pytanie, festiwal przebojów weselnych. Na weselach zawsze leje się wódka. Co robisz, jak ci się kończy wszywka? Bo wiedziałem, że tu dostałeś alkohol i powiedziałeś, jak się skończy wszywka, to wypiję. Jak mówię, to zabrzmi, żeby koledzy tego nie słyszeli. Hmm? Ale ja generalnie chciałbym, żeby ta wszywka trwała wiecznie. Ja po prostu kocham alkohol. I jak się wszywka kończy, no to daję tak 2-3 dni, czasami tydzień. Ale nie od rana do wieczora, tylko tak bardzo rozsądnie, aż moja żona mówi, stary, weź się napij raz, a porządnie po prostu i daj spokój i wołaj tego krawca. Ale to już chyba nie te czasy, ja odkryłem życie bez wódki, no i dobrze mi z tym. Czyli jak ci się kończy, to bierzesz alkohol, pijesz, później się zaszywasz po raz kolejny. Ja mam non-stop wszywkę praktycznie. A jak wyglądają takie imprezy po? Normalnie. Tam słuchasz, słuchaj, ja mam taki organizm. Jak chłopie. Michał Wiśniewski, no. Ja wiem, wszyscy jaki ty masz moi organizm, znajomi porządny. Wiedzą, że mogę wypić bardzo dużo. Nie mam łazika, nigdzie nie łażę. Jestem domatorem. Najlepiej się mi pije z samym sobą. Bo ja się zawsze ze sobą zgadzam, nie kłócę. Także generalnie muszę ci powiedzieć, że ten temat już jest tematem rzeką, ale zyskałem nowe życie bez alko, także. A jak na ciebie alkohol działał? Byłeś kłótliwy czy towarzyski? Zapytaj wszystkich, co mnie znają po alkoholu. Raczej kłótliwy nie byłem. Ja cię dopiero poznałem, jak już przestałeś. Ja jestem taki misiek, którego napije się i pójdzie spać. To teraz specjalne pytanie dla operatora. Dlaczego nie ma drugiego sezonu Jestem jaki jestem, dostępnego w internecie? Bo pierwszy jest na twoim kanale, a drugiego nie ma. Co może wywalili, ja nie wiem, ale ja zamieściłem ten sezon chyba. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Jutro będzie. A ty masz prawa do tego Jestem jaki jestem? Nie, endemol, ale mam zgodę na umieszczenie tego, także... No to mam, git. Mam zamieść nadzieję, im, że... a jak usuną, to może wyślesz im jakoś tak prywatnie, żeby sobie obejrzeli, bo chcą zrobię zobaczyć. Chcecie się naprawdę tym katować? Ja nie byłem w stanie jednego odcinka obejrzeć. Nie oglądałeś? Nie. Chciałem kiedyś zrobić z Martą takie podsumowanie, żeby spojrzeć na to 20 lat później, ale doszliśmy chyba do wniosku, że to byłaby troszkę katorga. A z Martą już jest okej, czy dalej jest jakaś tak byle jak? Jak już sam o niej wspomniałeś. Ale ja nie chciałem tego wyciągać. Ale wiesz, nie wyciągaj, ale Marta. Halo. Ja przecież do Marty nic nie mam. Ale zablokowałeś mnie na tutaj, Instagramie. Zobacz, wiem, że... zobacz, co tu jest napisane na tym karku. Okej, widzę. I'll never beg for love again. I tego się trzymajmy. Dzięki. Najlepszego, dziękuję.